arcybiskup uroczyście poświęci wodę do pokropienia ludu Bożego, czyli nas, i na pamiątkę naszego chrztu i znak pokuty oraz dokładnego poświęcenia ścian i ołtarza tego kościoła. Dlatego asysta przynosi wodę i ksiądza. Drodzy bracia i siostry, poświęcając uroczyście tę świątynię, pokornie prośmy naszego Pana i Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na namiotkę naszego chrztu, oraz poświęcimy ściany i ołtarz nowego kościoła. Niech sam Pan wspomaga nas Twoją łaską, abyśmy posłuszni natchnieniom Ducha Świętego, którego śmierć trwali pewnie w Jego Kościele. Ciszy przywołujmy Boga na to miejsce, niech na zawsze tutaj pozostanie na tym ludem, naszymi dziećmi, tymi, którzy po nas przyjdą. Boże, przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życie. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich pełen ojcowskiej troski, lecz miłosiernie obrywasz ich z grzechu i sprowadzasz nieustannie do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. Swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą chrzest, umrą z Chrystusem i powstaną do nowego życia, aby stać się członkami Jego ciała mistycznego i dziedzicami wiecznej nagrody. Uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem, aby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament chrztu, który po wyjściu z grzechu w Chrystusie staliśmy się świątynią Ducha Twojego. Sprawa byśmy wszystkimi braćmi i siostrami, którzy będą w tym kościele przyjmowani i sprawowali święte sakramenty, doszli do niebieskiego Jeruzalem przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Teraz ksiądz arcybiskup poświęci nas i mury tej świątyni, a w tym czasie rytuał przewiduje, żeby chór śpiewał: pokropię was wodą czystą, oczyszczę was z wszystkich grzechów i dam wam serce nowe. O, Rogiem was, O, Rogiem was, O, Rogiem was.
jesteś zawsze obecny w tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy. Powiedzmy wszyscy amen. Amen. Chwała na wysokości Bogu. Amen. Niech w tej świątyni zawsze rozbrzmiewa Słowo Boże, aby wam odsłaniać tajemnicę Chrystusa i przyczyniać się do waszego zbawienia w Kościele. Mówimy amen. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. To mówi Pan. Nie będziesz gnębił i nie będzie już uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeśli byś ich skrzywdził i będą mi się skarżyli, usłyszę ich skargę
zapali się gniew mój i wygubię was mieczem. I będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeżeli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. Jeśli byś się żalił przede mną, usłyszę go, bo jestem litościwy. Oto Słowo Boże. Niech będą dzięki. Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, wiecie, jacy byliśmy dla was, przybywając pośród was, a wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. Dzięki wam nauka pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achaii, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać tak, że nawet nie trzeba nam o tym mówić, albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja.
faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał, wystawiając go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy.